znów to zależy. Natomiast jest to trochę takie love-hate relationship, ponieważ pop-upami sobie można trochę zaszkodzić. To nie jest tak, że zawsze są złe. Można je wprowadzić na stronę tak, żeby nam się SEO nie popsuło. Natomiast trzeba brać pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim to, że użytkownicy raczej pop-upów nie lubią. To znaczy, jeśli wchodzą na stronę, to chcą się zapoznać z zawartością tej strony i wtedy wszystkie wyskakujące okienka, nieważne czy one będą dotyczyły naszej polityki cookies, zapisów na newslettera, czy nowych promocji, czy czegokolwiek innego, jeśli czytam jakiś tekst, który zostanie nagle przesunięty pop-upem, to będzie raczej dosyć negatywne odczucia we mnie jako użytkowników wzbudzało. Natomiast żeby taki pop-up nam nie zaszkodził, dobrze jest opóźnić jego ładowanie, i żeby wyświetlał się dopiero po, załóżmy, 15 czy 20 sekundach, które użytkownik spędzi na stronie, dopiero w momencie, kiedy użytkownik zeskroluje do określonej wysokości, albo znów, kiedy będzie scrollował do góry, bo to będzie znak, że już zapoznał się z treścią strony i teraz, nie wiem, wraca do menu nawigacyjnego. W ten sposób nasze pop-upy będą mniej inwazyjne dla użytkownika. Druga rzecz to to, gdzie one się wyświetlają i ile miejsca zajmują. Pop-up na samym środku strony nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Lepiej, aby wyskakiwał on gdzieś z boku czy na dole strony, żeby nawet gdy się pojawi, użytkownik dalej mógł przeglądać tą zawartość, na której dotychczas był skupiony. I tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenia mobilne, o których chyba najczęściej zapominamy, a na których dysponujemy po prostu mniejszym ekranem, więc nawet pop-up tych samych rozmiarów, który na desktopie wygląda całkiem ok, może się okazać, że na mobilce nam przysłania całą zawartość strony. Google też ma swoje wytyczne co do tych pop-upów, które pokrywają się mniej więcej z tym, co sobie tutaj powiedzieliśmy, więc o ile pop-up będzie zrobiony dobrze według tych wytycznych, to nie powinien SEO zaszkodzić. Thank you.